Dzisiaj obejrzymy dwa projekty, które są efektem pracy zajęć na warsztatach teatralnych. Pierwszy, który zobaczymy, to jest projekt o kontrowersyjnym, ale dającym do myślenia tytule Nie, normalni, w reżyserii pani Jolanty Walewskiej. Byśmy zrobili chyba znaczki.
All I want to
Myśli żalni, strachy siedzą, nic nie piją, nic nie jedzą, zębiskami nie zgrzytają, tylko ciuchy przymierzają, kapelusze jak miednicy, dziury większe niż spódnice, spodnie, których nie ma wcale. I ponure burę szafy przymierzyły, zapłaciły, 100 słachmanów zakupiły i wrzasnęły. Do widzenia! Mamy ciuchy do straszy. Co to znowu za pokraki? Wyglądają jak wieszaki. Wyszły z szafy bez pomocy, kiedy wyszły o północy. Idą, idą, nie przestają, pod wersalkę zaglądają. Maszerują przez pokoje, szyją na nich różne stroje. Gdzie jest szafa? Jeden nowa. Przed chwileczką tutaj była. Chyba nam się gdzieś zgubiła. Drugi piszczy głosem cienkim. Może poszła do łazienki? Trzeci głowę się postukał. Lepiej w kuchni byś poszukał. Czwarty wrzeszczy. On ma rację. Szafa robi nam kolację. Piąty łyżką w rondel stuka. Może w rondlu szafy szuka. Pochodziły, potupały, ale szafy nie spotkały. Jak ją znajdę w przedpokoju, to zostawię nas w spokoju. To oto podnes dla szydełka. Głowa, nogi i skrzydełka, a na głowie co? Czapeczka w pomponikach i dzwoneczkach. Wyszywane złote wzorki, taka jaką lubią stwotki. Na spacerze, na wycieczce, dzwonią dzwonki przy czapeczce. To jest taki mały cud, grań, choć nie znają nut. W przedpokoju jest wieciadło. Kto w nim mieszka? Czubina! Czyli sobie szalę tablicę, to pory szalę wafel, kiedyś robi nam ukradł z dzieciarzy, z nim przepadł, po co szalę sobie wzięła, szalę tablicę, bo kozy spinko sobie wzięła, spinko sobie poszyczała, gdy spiął ją w czupronu w ładnią odrobiną. A teraz z naszego na polskie. W przedpokoju jest zwierciadło. Kto w nim mieszka? Czubinadło! Siedzi sobie w szklanej tafli, zjada fury w szklanej wafli. Kiedyś grzebień nam ukradło i w zwierciadle z nim przyszło.